Witam serdecznie w kolejnym odcinku nietypowego odcinka Męskim Nosem, bo dzisiaj będziemy testować, w zasadzie oboje, ja też, męskie zapachy. Być może zrodzi to jakieś kłótnie, będziemy niezgodni, zobaczymy. To teraz ja Ci podsuwam zapachy, tak? Pod ten? Nie, ja Tobie i sobie, bo ja tych zapachów oprócz jednego, dwóch, tak dobrze nie znam. Mówisz, że męskie zapachy, czyli jakie? Dla mężczyzn przeznaczone, skarpetki, tak? Nic z tych rzeczy, nie. No to dobrze. Będą to zapachy obiektywnie uznawane przez człowieczeństwo, przez ludzkość jako pozytywne, jako perfumeryjne, a nie śmierdzące. Dobra, nie przedłużamy, zaczniemy od pierwszego. Mam tutaj taką oto próbeczkę niepozorną. Ale być może w środku jest zamknięte jakieś cudo. Zaraz zapodam na papier. Mam oczywiście bloterki. Uuu, ale się wylała. No, będzie bardzo intensywnie. Mam bloterki takie bardzo, jakby to powiedzieć, profesjonalne po prostu. Więc powinny zdać egzamin. Na razie chyba musimy poczekać. O, już czuję. No, kurka wodna. Ja jeszcze nic nie czuję. No to ja tobie daję, bo dzisiaj kawy nie wziąłeś, nie szkodzi. A, będziesz miał utrudnione zadanie. Ale odcinek jest nietypowy, więc... Delikatny zapach. Delikatny? Chyba mi się z kobiecym kojarzy, nie z męskim. Naprawdę? Tak. Przynajmniej na razie. Mhm. Ale może na, wiesz, na półwłokach cielesnych będzie ewoluował. Możliwe. Delikatny. Delikatny i ulotny. A co to jest? To jest Avon Wild Country. A mi się podoba, ale rzeczywiście, wiesz co? Jest w nim Wild coś country. Takiego trochę... Trochę kobiecego, jest, faktycznie. Jest taki słodko-przyprawowy. Tak. Ma w sobie korzenność jakąś, ale... To nie jest taka ciężka korzenność, tylko taka właśnie łagodna dość. Taki. Może dla jakichś młodych chłopaków. A w ogóle on ma w składzie bergamotkę, kardamon, dzikie kwiaty, bursztyn, herbatę, wetywerię. Jest tutaj powiew takiego czegoś świeższego, coś jakby herbacianego też. To ja już tak bardzo mnie rozkminiam tych zapachów, także tych no, składników. Mówię, no czuć te przyprawy, ale to nie jest nic mocnego. Bardziej powiedziałabym, że to jest... To jest coś słodkiego, takiego... Ja bym mogła z powodzeniem tego używać, no, szczerze tak. mówiąc. I chyba nikt tak. by mi nie powiedział, że to jest męski zapach. A nie ta nazwa to taka no, wild country, to można by się spodziewać jakiegoś, no. nie wiem... No jaki, bardziej ostrego. Jaki kraj, taka dzikość. No nie wiem, dla mnie to jest zapach przyjemny, ale nie odbieram go jako męski stricte. Ja też nie. Potwierdzam. No dobra. Ile punktów na 10? Daj jeszcze raz. Pod nos. No. Poproszę. Może jakiś młody człowiek by w tym mógł wystąpić. Wiesz co, może jakby był bardziej intensywny. Bo nie widzę w tym ale dojrzałego tak, faceta. Też nie widzę. Ale przyjemny jest. No. Pięć. Tak, średni po prostu. Jacek dał 5, a ja? No 6 mu dam. Ja mu dam 6. No dobra. Następne to klasyka w zasadzie. To jest naprawdę klasyka. Ale nie każdemu się podoba. Bywa trudna w odbiorze ta klasyka właśnie. Kurde. Frodo. Frodo nie da żyć nam dzisiaj. Nie da ci żyć tą zabawką. Okej. Okay. Ten już jest bardziej intensywny. O tak, zdecydowanie. Ale o, teraz się zmienia, ale taki dla bardziej, bardzo dojrzałych panów. Mhm, też się zgadzam. No, trochę on jest wymagający. Skóra. Ty jesteś świetny. Wiesz, co jest w składzie? To jest skórzano-drzewny zapach. Skóra taka,
Kojarzy mi się ze starą skórzaną, taką znoszoną kurtką. Takie. Ma coś, tak. No, dokładnie ze starością tak samo go odbieram. Nie do końca ze starością, ale z dojrzałością po prostu, ale jeżeli chodzi o osobę. Dla bardzo dojrzałych mężczyzn. Dość mocny, nie? Tak. Taki skórzano-drzewny jest to zapach. On w ogóle ma bardzo... Ale na pewno dla starszych. Zresztą on się kojarzy tak w ogóle z... No niestety, starością. Ja mam z nim bardzo pozytywne skojarzenia. Ja też. Od razu mi się mój dziadek przypomina również. Nie wiem, czy on się tego też nie No używał. Mój tato używał, to jest po tacie flaszka. Mój dziadek chyba też. Bardzo, no niesamowite mam skojarzenia. To jest w ogóle woda z 1988 roku. Po drodze przeszła milion reformulacji. Chyba tak, bo... Ostatnia w 2000, nie wiem czy nie w tym roku. I w tym momencie już po tych reformulacjach zapach stracił niestety na mocy. No, on jest znajomy, tak. Ale nie tak jak kiedyś. Jest nadal mocny, ale nie tak jak kiedyś. Kiedyś, no nie wiem, miał więcej tej mocy, więcej takiego ciężaru gatunkowego. Ale zdecydowanie dla starszych panów. Zdecydowanie. Ile dajesz punktów? No nie jest to zły zapach, tylko mówię, no... Starsze pokolenie bardziej by na tym skorzystało. No zdecydowanie nie jest to dla młodzieży zapach. Ale jest bardziej intensywny niż ten poprzedni. I no bardziej taki, no męski typowo dla mnie. To nie są popłuczyny w dalszym ciągu, tak? Żadne. Tak. To jest charakter w tym zapachu, no. Ale... Ja daję 10 na 10. Dla mnie to jest 10 na 10 wśród męskich zapachów. Ja bym góra dał 7, nie wiem, bez przesady. 7. No i a tak. Co to znaczy CD? To znaczy, że płyta CD jest do tego? Nie dodawali płyt CD. Mężowi chodzi o korek. Nie dodawali płyt CD, po prostu... Myślałem, że jakiś... Nie, to jest logo Christian Dior. Aha! LOL, XD. Dobra. Jedziemy dalej. Ten zapach jest Ci znany, bo go używasz, dostałeś od szwagiórki. Tak, on jest taki pospolity. Fajny, bardzo fajny, ale... No tak. Ale przyprawy, jest dużo przypraw. Tak? No nie wiem, coś takiego mnie... O, ja bym na to nie wpadł, powiem szczerze. Jest bardzo... Z jednej strony... Albo się pomieszało. Ale jak go używam, jest z jednej strony intensywny, ale szybko traci trwałość. A jest taki codzienny bardziej, mi się wydaje. To jest Le Bleu. Jest dobry. Jest dobry. Miyake. Tak, Issey Miyake. Jest dobry, nie, ale... Nie, te przyprawy to z innego zapachu mi się przemyciły. Rzeczywiście on jest taki świeższy, taki wodny, morski. Świeżek na lato dla mnie to jest. Ty, zobacz, patrz. Proszę nie męczyć psa. Teraz rozmawiamy o poważnych rzeczach, także... Taki oto flakon. No ja go używam na co dzień. Tak, do pracy czy coś, żeby pachnieć czymś świeżym. To jest świeżak po prostu, ale moim zdaniem też fajny byłby na lato, dla młodych. Jako kamuflaż, jak nie skorzystam z prysznica. No on jest taki świeży, no mógłby tak uchodzić właśnie. Nie, ale taki codzienny. No to ile dajesz? Nie nadaje się moim zdaniem na jakieś specjalne okazje, bo szybko traci na intensywności. Okej, to ile mu dajesz? No ale dla mnie to już jest 4. 8. Dla mnie to jest 4. Jak 4? No ja ale po chyba nie w skali od 1 typu zapacha. Chyba w skali od 1 do 5. Nie, do 10. 4. Dla mnie to jest 4, przykro mi. A u ciebie? Jako męski, no. Kurde, a mi teraz zabijaś ćwieka. Teraz wpłynęłaś na mój osąd. Właśnie, kurczę, niepotrzebnie pierwsza podałam moją punktację. Kurde. No to był błąd, no. Ale mówię, podkreślam jeszcze raz, że zapach jest ulotny. Traci szybko na intensywności. No. Mimo, że jest ładny, no. No to siód. 7 zostawię. No to ty jesteś bardziej tutaj... Łagodne. Bo widzę, tutaj stoją zapachy, które na pewno ocenię wyżej. No dobra, i jedziemy z następnym. Ten też znasz. Tak. To jest, proszę Państwa, Armani. Nie tani Armani.
Aqua di Gio Profondo. Tak. Ten jest bardziej delikatny od poprzedniego. Trochę bardziej intensywny i bardziej trwały. No, zdecydowanie też mi się tak wydaje, że ma lepsze parametry niż Issey Miyake. Na równi bym dał 7 z tym Issey Miyake. To już od razu punktacja. Tak. Aleś ty. Żebyś mnie nie wyprzedziła. Już pozazdrościł. I jest ładniejszy niż ten Issey Miyake, przynajmniej dla mnie. Tu jest morskości dużo. Morze. Nawet ten kolor butelki, to jest takie zburzone morze. Jest trochę bardziej intensywny. Inaczej trochę bardziej trwały jest niż ten poprzedni. I bardziej taki już dla starszych, moim zdaniem. To jest morskość, ale taka dla starszych mężczyzn. Takich starych jak ja, czy starszych? I tu wkraczamy na niebezpieczny teren. No już tacy jak ty się łapią, nie? Ale fajny, przyjemny. Mhm. Czyli mówisz 7, tak? Wolę go bardziej niż ten poprzedni Issey Miyake. No ja bym mu dał 6. Też bym dał mu 7. Ja bym mu dał 6, też bym dał mu 7. Spoko. Znaczy też jak poprzedni. Dobra, okej. Okay. Przeszliśmy to. Następny idzie... O, tu mamy próbkę. Tego nie znasz. O. Ja przyznam szczerze, że też go nie znam. To jest taka oto próbka. Yeti. Właśnie przy Was go otworzymy. Y jak Yeti. O. Okej. I psikamy. Ciekawa jestem, co to jest, bo dość sławny jest to zapach. Ale czy nam podejdzie? Tego nie wiem. Kredki. Kredki no. dla facetów. Kredki dla no. facetów, słuchajcie. O, już się skończył. Co? Już. Żartujesz. Leci. A tu jest napisane, że to jest Eau de Parfum. No to powinno być bardziej... Co tu jest w ogóle? Czyli odejdź od perfum. Czyli nie ma mnie. Odejdź. Nie ma go. Szałwia, geranium. Sensualne drewna. I tonka. Teraz trochę się zmienia. Zapach wolności w marzeniach, odwagi i życia. Uwielbiam te opisy, nie? Ktoś, kto pisał ten opis, coś na pewno nie wąchał tych perfum. No, przełożyłam z angielskiego. Tylko coś bardziej intensywnego musiał wąchać. Ja myślę, że niektórzy są naprawdę pod działaniem, no niekoniecznie perfum. Tylko jakiś toksyn. Może i tak. Pokaż to. Ale to trzyma się, jest trwały. Wiesz to co? Mi się zmienia. Myślę, że na mi się a mogę ci popsikać na rękę? Możesz. Mnie on trochę zaciekawił. To już jest no, taki. Jest ciekawy, no. Taka elegancja, powiedziałabym. Mhm. Fajnie. Naprawdę fajne. Ja nie wiem, czy go ostatnio w jednym tych sieciowych sklepów perfumowych nie no, wąchałem. No możliwe. No to widzisz, chyba to tak. Masz teraz podpowiedź, co to tak, jest. Tak, tak. Co mam powiedzieć? No masz podpowiedź, co to jest. Jest odpowiedź tutaj, tak? No Y jak Yeti. Na pewno, na pewno. Y jak jest. Ty powiedz, bo ty ładniej wymawiasz te francuskie nazwy. Ja tak, jestem... ja cudownie wymawiam, nie znając francuskiego. Ja to jestem tępy jak... No ja też, ale udaję, że nie. Może lepiej udaję od ciebie po prostu. Ale fajnie. Trwały. Powiem ci, że mi się podoba bardzo. Ten Y. Mhm. No, ale daję mu 8,5. Dycha. 8. Ty 8. Mhm. Ale jest dobry. Jest dobry. Jest tak. Dobry. Tak. Tutaj jesteśmy dość zbieżni. Następnego ładny, też nie znasz. O. The Most Wanted. Eau de Parfum Intense. Azaro. No zobaczymy. A z Azaro lubiłam Azurę. Bardzo. Może i w męskich dają radę. Czy powiesz na to? Jak tam? O, nos mu się rusza. Proszę tak. Nie męczyć psa na wizji, bo będzie to zgłoszone. Słuchaj. Już się dziwię, że nigdy wcześniej nie zgłosił. Nie. Proszę się przesunąć. Dobrze. W tamtą stronę. Dobra?
Jacuniu. Tak? Przesuń się proszę. A gdzie? W tamtą stronę. Jakiś taki cukiereczkowy. Cukiereczkowy pokaż. O, ja troszeczkę też nie znam. Na początku. Cukiereczkowy. Poprzednie były bardziej męskie. No ten jest łatwiejszy pokaż w odbiorze. On jest taki, ale masz rację, wiesz co on zawiera? Kardamon, tofi i drzewo bursztynowe. No, no, jest jakiś taki. Cukier. Jest taki bardziej w stronę gourmand. Ale dla mnie przyjemne całkiem, tylko znowu to jest takby mniej męski znowu się, ten znowu zapach. Się zmienia, no trochę mniej męski niż poprzedni. No, dla kogoś młodszego. No, też tak myślę, że raczej dla młodszego, ale przyjemne. Ale znowu, mógłby być uniseksem jak dla mnie. No, tak. No, wcale nie koniecznie dla facetów. Mlodzieńca. Przyjemne. No, ale ja bym mu dała, no nie wiem, tak z 7. Miałem pierwszy wystawię czy ceny. Zapomniałam. I co? No. No też bym 7 dał. 7. Okej. Okay. Większość tutaj mamy na poziomie 7. Znaczy, bo ja generalnie wolę męskie zapachy. Męskie perfumy od damskich. Jedziemy tego może taki z następnym. O, już widzę, to mój chyba ulubiony. No, no, no raczej tak, ostatnie. Z tego co mówiłeś. Ja go też całkiem dobrze znam. Nie, tego to bardzo lubię. Ha, ja też. Ja też. No ja dyszkę bym dał. Fajnie na jest skórze bardzo się jeszcze fajny. Zmienia, jest bardzo fajnie. Ja daję dyszkę od razu. No, ja też. Ja też. Okej. Okay. Tu mamy dyszki. Powiemy, co to jest. No powiedz, opowiedz, bo to twój ulubiony zapach. To jest męża ulubiony zapach. Bottega Veneta Pure Homme Parfum. Parfum. Zresztą przybliżymy flaszkę. Tak wygląda oto. Okej. Okay. I chyba mamy ostatnie dzisiaj. To? Tak. Tak. Tego też nie znamy oboje. To jest K. Dolce & Gabbana. Znam firmę kiedyś. Tam. Dolce & Gabbana, tak. To jest dość znana firma. I zobaczmy, co tu jest, a czego tu nie ma. Ciekawy zapach. Ale już mi się bardziej kojarzy z taką dojrzałością męską. Ale tutaj pachnie teraz. Nie no, męskie perfumy to męskie perfumy, a nie jakieś landryny, chemia, metalurgia i tak dalej. No tak. No ładny, ale dla dojrzałych bardziej. No, panów. Fajny nawet. Fajny, ale a nie spodziewałam się. Z dojrzałością i powagą mi się kojarzy ten zapach. No mi trochę też. On jest taki zrównoważony. Bardzo taki, o, właśnie, dobre taki słowo. Taki spokojny. Bardzo dobre słowo, no. Zrównoważony. A co w nim znajdziemy? Jagody jałowca, cytrusy, papryczka, pimento, lawenda, szałwia, muszkatołowa, geranium, wetyweria, cedr, paczula. A ty to czytasz, czy tak, to z pamięci czytam, lecisz? Czytam, nie. Tutaj tych zapachów nie znam, żeby móc powiedzieć. Jagody jałowca i papryczka, pimento. Ja wiem, tutaj jakieś ostrości papryczkowej, no nie czuję za bardzo. No ja też tu papryczki nie poczułem. Żeby tu... No lawenda, ale może lawenda zapach. Faktycznie, bo jest taki trochę relaksujący, uspokajający. Ale taki jest, spokojny. Jest, tak, jest uspokajający. Ta lawenda jest, no. Ja daję 9. 9 dajesz, wysoko. Tak, żebyś no to nie, ja 9 to nie, nie dam. Nie, 9 może być, tylko że bardziej taki poważny zapach. Nie? No, dla mnie to taka siódemeczka. Nie. Więc słuchajcie, no tutaj nie jest dla nikogo dziwne, że pierwsze miejsce, no najlepsze jest chyba dla nas obojga ten zapach, bo Bottega Veneta. Na drugim mniej więcej plasuje się Fahrenheit, klasyka. Był dość wysoko oceniony. No Jacek dał mu 7, ja mu dałam 10.
No ale na tle innych całkiem wysoko. Oprócz tego bardzo wysoko w pierwszej trójce na pewno znalazł się ten zapach. YY, czy zależy Yeti. Jak czytać, Yeti, yes, Yves Saint Laurent. Także te trzy zapachy, Yves Saint Laurent, Christian Dior i Bottega Veneta są na topie. Reszta już tak troszkę mniej. Ciekawi jesteśmy, co Wy sądzicie o tych zapachach, czy je znacie, czy mieliście jakiś kontakt. Może napiszcie swoje wrażenia w komentarzach. Będziemy bardzo wdzięczni. Frodo, zostaw klocki Lego. Tutaj mamy pudełko z klockami Lego otwarte. I pies lubi bardzo, bardzo się bawić nimi. Teraz usłyszał na zewnątrz innego psa, więc spieszymy się pożegnać. Było nam bardzo miło. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa. Cześć.